gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Very good experience. Very good experience. Very fun. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać wszystkie cztery mecze. Tak, turniej się udał. Pierwsza edycja Vertical Hoops Euro Cup przeszła do historii. Mieliśmy, myślę, bardzo wysoki poziom sportowy, który zaskoczył wszystkich. Drużyny, które przyjechały z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Litwy, Słowacji i Francji, myślę, zrobiły tutaj różnicę. Tikrai labai džiaugiamės dalyvavimu turnyre, tikrai labai gerai suorganizuotas turnyras. Manau, įgysime tikrai naudingos patirties, stiprios komandos ir be abejo laukia, manau, tikrai nelengvas finalas. Na pewno turniej jest bardzo ciekawy, jest taka inicjatywa chyba pierwszy raz od tego co pamiętam we Wrocławiu, że turniej międzynarodowy w tych kategoriach wiekowych, więc kapitalna impreza pod kątem tego, że różne nacje przyjechały. Amerykańska koszykówka, wszyscy mogli ją zobaczyć na żywo, także super. Litewska koszykówka, także też jest fantastyczny, mówię, no, możliwość skonfrontowania się, a nie jest to łatwe właśnie w tych kategoriach trochę starszych. Jeżeli chodzi o przede wszystkim datę turnieju, jest to genialna sprawa, że możemy zakończyć sezon tak mocnym i solidnym graniem. Organizacja świetna, na najwyższym poziomie i bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tego turnieju. Rozmawialiśmy już z organizatorami, jeżeli będzie taka opcja, to ponownie przyjedziemy. Myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Ja chciałem pogratulować w ogóle organizatorom za to, że naprawdę zorganizowali turniej na europejskim poziomie. Uważam, że wiele meczów i w kategorii U15 i U17, te, które odbywały się na naszej hali, było na bardzo wysokim poziomie. Wiele zaciętych meczów, dogrywki, emocje do końca, mecz finałowy także to potwierdził. Fajnie, że w obydwu grupach były zespoły naprawdę topowe, zagraniczne, czyli w jednej grupie W17 był zespół Żalgirisów, w drugiej był zespół z Notre Dame. Mam nadzieję, że ten turniej będzie wpisany w kalendarz, a kadry narodowe też będą tutaj coraz chętniej zaglądać. Moje iskustwo suđenja ovde i svega ostalog je bilo jako dobro, čak ću preporučiti drugim sudijama možda sledeće godine da probaju da dođu ovde i tako dalje, bar još jedan, dvojca i tako dalje, jer stvarno je dobro, mislim da bi podigli čak i nivo suđenja, nas danas ima više, dobro je suđenje, može biti uvek bolje. No, podoba mi się bardzo fajnie zrobili to wszystko, fajnie złożyli ze Stanów, fajnie przyjechali. No na pewno grają inaczej niż w Polsce, żadnych zagrywek zbytnio nie grają, tam grają na jedno ISO grają, w Polsce jest kompletna inna gra, ogólnie w Europie i mi się wydaje, że lepiej grają, podoba mi się bardziej taka gra. Freestyle'owo. Ładnie, lepiej to wygląda po prostu. We are very happy to come here. We have had a great experience. Our kids also are very happy to come here and play. Nice place, great tournament. Keep up the good work, please. Thank you. First of all, I would like to thank you so much for the invite tournament, and I am happy for my teams because we played in the final very well, very well. We did a great job. I think the quality of the tournament has been exceptional. The competition has been, for us, really what we wanted to experience when we came here to Poland. Game after game, we felt like every game was more challenging than the previous. The championship game obviously being the most challenging with a 1-point win. But our guys have had an experience that goes beyond basketball. And I think for me, as a coach, that's more valuable than anything that we could have hoped to get out of this trip. Woo!
My traktujemy tą pierwszą edycję jako początek, jako wstęp do większej historii. Mieliśmy w tym roku 27 drużyn z 5 krajów, ale myślimy, że turniej będzie się rozwijał. Tutaj jest przestrzeń do tego, żeby tych drużyn było jeszcze więcej i mamy nadzieję, że będą one przyjeżdżać z całej Europy, z innych części świata, więc w przyszłym roku już planujemy drugą edycję, która mam nadzieję będzie jeszcze większa, jeszcze bardziej efektowna i zapraszamy drużyny z całego świata.